No właśnie, panie inżynier, bo pan naczelnik, czy też pan prezydent Stępa powiedział, że jest pani odpowiedzialną za ten projekt. Główną odpowiedzialną, jakby to można, brzmi to, prawda? Proszę nam powiedzieć, jak długo trwało tworzenie tego projektu, bardzo takim skróconym, oczywiście, w takiej skróconej wersji. Tutaj przystąpiono do sporządzania planu początkowo w chyba 2005 roku, tak, o ile pamiętam. Później plan został rozszerzony, czyli kolejna uchwała była podjęta, tutaj zaraz spojrzymy, w styczniu 28 lutego 2007 roku, czyli prace trwają od momentu podjęcia tej pierwszej uchwały ze sporymi przerwami. Dziękuję bardzo. I teraz poproszę pana naczelnika, proszę najpierw o przedstawienie się. Marek Karzyński, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Panie dyrektorze, zadam dwa pytania. Było tutaj mnóstwo wątków, to nie sposób pozbierać to wszystko, ale w wypowiedzi jednej z osób padł zarzut, że nie wszystko jest zgodne z prawem. Nie przypominam sobie tak sformułowanego zarzutu, ale według naszego przekonania wszystko jest zgodne z prawem. Dobrze, i był jeszcze jeden zarzut, iż założenia nie zostały udostępnione publicznie, znaczy założenia do tego planu. Proszę Państwa, założenia planu, koleżanka mówiąc o tym miała na myśli koncepcję planu i oczywiście różnego rodzaju wersje są rozpatrywane na etapie koncepcji, stąd także była rozpatrywana wersja zabudowania skweru Plimus. Ostatecznie ta wersja została odrzucona. Między innymi głosy, które się pojawiały, miały też pewne wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji. Witamy po debacie publicznej pana przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, pana Tadeusza Szemiota. Wiemy, że pan przewodniczący lubi dobre pytania, w związku z tym na rozgrzewkę to nie będzie długi bieg, panie przewodniczący. Za kim jest PO? Za władzą czy za mieszkańcami? No, to jest pytanie, na które inaczej odpowiedzieć nie można. No, to jest oczywiste, że za mieszkańcami. No, za jaką władzą? Czym jest władza? Musiałby pan więcej definicji tu dodać, no, ale na pewno, z całą pewnością za mieszkańcami. No, chodziło o władzę wykonawczą. I w tej konkretnej sprawie, jak rozumiem, to nie jest pytanie szerokie, tylko dotyczące dokładnie miejscowego planu dla Alei Marszałka Piłsudskiego. Przede wszystkim pierwsza moja obserwacja, że coś na etapie planowania władzy wykonawczej nie wypaliło. Były plany wyraźnie wygłaszane i określane, że na skwerze Plymów ma być zabudowa tego nowego budynku urzędu. Teraz się okazało, że to wszystko zostało de facto o skwer Plymów przesunięte w kierunku morza. Efekt jest taki, że mamy poszatkowany obszar terenów zielonych, co jest moim zdaniem rozwiązaniem szkodliwym, ale żebym był dobrze zrozumiany, z całą pewnością nie jestem za tym, żeby ten budynek jednak stanął na skwerze Plymów. Więc to po pierwsze. Co z tego dla mnie wynika? Wynika dla mnie to, że włodarze miasta uparli się na to, że ma powstać nowy budynek urzędu i nowe centrum handlowe wokół niego. Z jakichś powodów, i tu jestem ciekaw, ale no, niestety nie dowiem się, dlaczego zostało to przesunięte dalej, czyli dlaczego jednak zdecydowali się nie zabudowywać skweru Plymów i zabudowują coś dalej. Efekt jest taki, że mamy poszatkowany teren zielony. Mamy skwer Plymów, wysoką 10-piętrową zabudowę, tak jak zrozumiałem panią inżynier, która objaśniała zapisy planu, i znowu mamy tereny zielone. To jest pierwsza moja uwaga. Mogę jeszcze dodać, że były przecież bardzo wyraźnie artykułowane te kwestie, że pierzeja ulicy Świętojańskiej ma być dorównana. No, wycofano się z tego dzisiaj, ani słowem się nie zająknięto. Dlaczego się wycofano z tego? Czy to pod wpływem nacisków jednak społecznych się odbyło? No, doświadczenie mówi, że chyba nie. No, do tej pory jakoś się nie uginano przed tym naciskami społecznymi, więc to jest ta moja pierwsza obserwacja. A moja druga obserwacja, która w jakiś sposób nawiązuje do głosów i jest jakąś analizą głosów mieszkańców dzisiaj, które usłyszałem, to to, że jest bardzo dużo obaw
wśród mieszkańców co do generalnie terenów zielonych w naszym mieście. Te obawy wynikają z tego, że rzeczywiście co jakiś czas jesteśmy bombardowani informacjami, że tu się coś zabuduje, tu się coś wybuduje, tu się znowu coś zabuduje i zarówno jeżeli chodzi o tereny należące do właścicieli prywatnych i zarówno o te tereny, które należą do gminy. Więc sygnał, jaki jest wysyłany do mieszkańców, jest rzeczywiście w uzasadniony sposób dla mieszkańców niepokojący. Jeżeli wszystko się będzie zabudowywać, to co w końcu? Dzisiaj to, jutro coś następnego. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że tak de facto to tak w tym Śródmieściu za dużo się nie wybudowało w tym czasie. My mówimy ciągle o planach. No, w jakiejś przestrzeni ostatnich, w okresie ostatnich 10 lat, no to ja kojarzę no dosłownie 2-3 konkretne i to nie za duże inwestycje w obrębie Śródmieścia, które rzeczywiście coś zabudowały. Więc plany, niepokoi się tym mieszkańców. Ja bym doradzał i będę takie wnioski składał, żeby przyjąć politykę, no nazwijmy ją roboczo, coś za coś. Jeżeli no jest taka, są takie realia obecnie w Radzie Miasta Gdyni, że 17 radnych samorządności ma większość i no, w ten sposób prezydent Szczurek decyduje o tym no, bez żadnego problemu, jaki plan, jaka uchwała ma przejść. Przepraszam bardzo, a czy są jakieś inne formuły, nie wiem, referendum na przykład? Znaczy w tej sprawie no, nie bardzo, więc tutaj Rada Miasta musi to przegłosować. Przynajmniej ja nie znam, jeżeli jest inaczej, proszę mnie poprawić, choć no, nie znam takiej formy. Więc zamiast ciągle bombardować ludzi informacjami, wracam do tego wątku pierwszego, poprzedniego, tymi planami o zabudowie, naprawdę należy się poważnie zastanowić nad tym, żeby zaproponować rozwiązanie będące no, zgniłym kompromisem. Zagospodarujmy w sposób piękny to, co pozostaje tym terenem zielonym. Zróbmy park miejski z prawdziwego zdarzenia, a nie wydzieloną zieleń miejską w postaci takiej jak w Gdyni, to jest powszechne, trawka na tym, drzewa, które nie są w żaden sposób dobierane przez ogrodnika miejskiego, ani nie są w żaden sposób no, zorganizowane, jak to no, widzimy w innych miastach albo na filmach. Na świecie, nawet niedaleko szukając, w Warszawie też są parki miejskie znajdujące się wzdłuż głównych traktów ulic. Są zagospodarowane dzięki odpowiedniemu kształtowaniu zieleni i terenu, są miejscami wyciszonymi. Można to zrobić i można myśleć nad tym, żeby zrobić to również w obrębie Alei Marszałka Piłsudskiego. I do takiego myślenia bym zachęcał i żeby takie pomysły również do mieszkańców przekazywać. Natomiast no dzisiaj no niestety nie słyszę tego ze strony rządzącego obozu, rządzącej formacji Gdynią. No więc obawa jest uzasadniona. Za chwilę nie będzie tych terenów zielonych. I kropka. W czasie tego spotkania było dla mnie jako radnego bardzo zastanawiającą kwestią to, że dzisiaj dyskutowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzeni, które jeszcze nie zostało przez Radę Miasta przyjęte. Zakłada się z góry, że Rada Miasta w formie niezmienionej przyjmie to studium. Oczywiście wiem, dlaczego tak się zakłada. Radni samorządności głosują za, nie wnoszą żadnych poprawek do projektów prezydenta, przyjmują to wszystko w takiej formie, w jakiej jest. Natomiast no, jednak chyba jakimś zasadą tutaj ujma się stała. Chyba jednak, szanowni panowie urzędnicy Urzędu Miasta Gdyni, najpierw przyjmujmy studium, a później już jak jesteśmy pewni, jak to studium wygląda, pracujmy nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.